całej społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie serdecznie proszę o poświęcenie i pobłogosławienie nowego sztandaru. Proszę również o modlitwę, aby cała społeczność szkolna czciła wartości, jakimi dla każdego Polaka jest Bóg, honor i ojczyzna. I o to, byśmy szli drogą prawdy, miłości i sprawiedliwości. Ten sztandar będzie jak ewangeliczna lampa, widoczna z daleka. Niech nigdy nie trafi do muzeum, ale niech zawsze będzie żywy. Niech nam towarzyszy we wszystkich naszych radościach i w trudnych sprawach. Niech wznosi nasze myśli ku Bogu. Niech przypomina nam o honorze i niech wzmacnia miłość naszej ojczyzny. Amen. Człowieka są chwile ważne, niezwykłe i piękne, które na stałe zapadają w świadomości. Takim doniosłym wydarzeniem dla uczniów, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników jest dzisiejsze nadanie sztandaru. Sztandar, o którym marzyliśmy od wielu lat, jest dla naszej społeczności szkolnej symbolem Polski, narodu, małej ojczyzny, jaką jest nasza szkoła i jej najbliższe otoczenie. Przypomina historię i tradycje naszego kraju. To znak, który łączy obecnych uczniów naszej szkoły z tymi, którzy opuścili już jej progi. Nasz sztandar będzie reprezentował szkołę podczas najważniejszych wydarzeń, uroczystości patriotycznych, uroczystości oraz apeli. Będzie naszym znakiem rozpoznawczym.